Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj poniedziałek i myślę, że u was chyba też będzie poniedziałek, chyba że ten vlog pójdzie wcześniej. Jeszcze nie wiem, ale jeśli jest poniedziałek, to znak, że mamy wiosnę. Wczoraj był pierwszy dzień wiosny, tak? Bo będzie to 22. Pozwólcie, że szybko sprawdzę. Tak, 22 marca. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i wejdziecie w tę nową porę roku z fajną energią. Przede mną intensywny tydzień, ale również ciekawy, dlatego też zaraz siadam i będę planować, bo jak poniedziałek, to trzeba sobie wszystko zaplanować. Ja często mam tak, że w niedzielę układam sobie wszystko w głowie, co mniej więcej w jaki dzień chciałabym zrobić, a później siadam tylko w poniedziałek i to sobie rozpisuję. Lubię mieć listę zadań, znacie mnie, wiecie, że ja lubię odkreślać, lubię sobie wszystko zapisywać i mieć poukładane. Także zaraz za to się biorę, mam też swoją kawę, którą teraz przypomniałam sobie, nie wymieszałam, więc lecę za chwilę na dół i ją sobie wymieszam, bo niestety cały czas sypię cukier. Dwie łyżeczki, jedna łyżeczka w zależności od nastroju i potrzeby, ale nie potrafię się odzwyczaić, więc mam latę, ogarnęłam się od rana, w ogóle dzisiaj mi wyszło jakoś ten makijaż taki wyszedł całkiem mocny, może dlatego, że na linię wodną nałożyłam ciemniejszą kredkę, tę z Glam Shopu, przez jakiś czas jej używałam i powiem wam, że nawet mi się to podoba. Zazwyczaj używam tej kredki Znam, którą też uwielbiam i jest to taki nude, taki beżowy kolor, przepiękny, ładnie otwiera oko, ale dzisiaj pomyślałam, że no, sięgnę po coś ciemniejszego. Również czekam na kurierów. Będzie kilka paczek. Podejrzewam, że jedną na pewno razem otworzymy, bo biorę się za intensywną walkę z moją skórą. W tym momencie mam makijaż, to nie widać jak to wygląda, ale na poprzednich vlogach i pewnie w tym vlogu również będziecie mogły zobaczyć, że nie jest kolorowo. Nie wiem co się stało, naprawdę nie wiem, bo za dużo nie pozmieniałam. Chociaż te kosmetyki, które teraz używam, nie należą do najlepszych moim zdaniem i chcę już je zużyć, wyrzucić i wracam do moich sprawdzonych, do mojej sprawdzonej pielęgnacji. I miejmy nadzieję, że mi to pomoże. Też będziemy sporo gotować dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog będzie wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Będzie mi mega miło. Ja uwielbiam właśnie w poniedziałek. Zazwyczaj co jakiś czas zaglądam na tego YouTube'a, sprawdzam jak wam się podobało. Jak widzę te kciuki w górę, to mi się tak przyjemnie wtedy pracuje i aż chcę się nagrywać. I dzisiaj też jest taki dzień, że wstawiłam vloga od rana, jak tu w poniedziałki. W poniedziałki zawsze staram się wam coś wrzucić takiego przyjemnego i takiego fajnego, nastrajającego na cały tydzień, więc vlog już jest i cały czas, może nie cały czas, ale co jakiś czas zaglądam, jak wam się podobało i na razie naprawdę jest spoko, więc cieszy mnie to bardzo. A ja nie przedłużam, biorę się do pracy, a was zapraszam na tego jednodniowego vloga i życzę wam udanego dnia i tygodnia. A tak wyglądał mój tymczasowy statyw. Cały tydzień zaplanowany i powiem wam, że szykuje się naprawdę fajny, produktywny czas i taki YouTube'owo sprzątający, bo w tym tygodniu mam w planach zrobić wiosenne porządki i to nie byle jakie, bo porządne wiosenne porządki, łącznie z myciem okien, myciem rolet, zmianą firan, chociaż tych firan akurat tutaj nie mam za dużo, więc to jest na plus. Porządki będą w szafie, w szafkach, w kuchni. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymam kciuki. Pogoda też ma sprzyjać, zwłaszcza od piątku. Bez deszczu, bez zmian temperaturowych, bez gradu i bez takiego mocnego wiatru. Będzie intensywnie, ale ja się cieszę. Ja lubię jak się dużo dzieje też. Cały czas walczę ze sobą jeszcze, chociaż troszeczkę wchodzi mi to w nawyk, żeby wstawać wcześniej. Wstaję o 6 rano, codziennie, bez wyjątku. I naprawdę mi to sprzyja i sprawia mi coraz większą radość i przyjemność, bo teraz jest godzina prawie 11, a ja naprawdę sporo zrobiłam.
i jeszcze mam sporo czasu i sporo do zrobienia. Więc polecam każdemu wczesne wstawanie, zwłaszcza, że dzisiaj jak wstałam o 6, już robiło się jasno i to pozytywnie na mnie wpływa i działa tak motywująco i jeszcze bardziej mi się chce, więc joga też była zaliczona. W ogóle uwielbiam jogę z rana, nigdy nie sądziłam, że się do niej przekonam, ale wydaje mi się, że po prostu wcześniej nie mogłam znaleźć czegoś dla siebie. Teraz ćwiczę z Gosią Mostowską, polecam wam bardzo serdecznie jej kanał. No, te praktyki są krótkie, bo trwają od 10 do 15 minut, a od rana jednak można się troszeczkę rozciągnąć. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne słońce nam wychodzi, no po prostu jest cudownie dzisiaj, chociaż ma padać, ale no naprawdę, naprawdę to słoneczko... Ach, aż chcę się żyć i cieszę się, że ta wiosna w końcu przyszła, w końcu tutaj jest. Ale jeszcze wracając do tych praktyk, to naprawdę wam polecam chociaż spróbować tak od rana, 10-15 minut na rozciągnięcie się, a pobudza was to bardzo dobrze. Dodatkowo też od tych 2 miesięcy wam o tym za bardzo nie wspominałam, robię masaż na sucho, ale o tym sobie pogadamy przy innej okazji, więc kilka fajnych nawyków weszło mi w krew i jest coraz lepiej, też cały czas ćwiczę, robię to wyzwanie codziennie fit i dzisiaj też wieczorem czeka mnie trening, więc wszystko jest na zdecydowany plus. Za kilka tygodni, no tak za 2-3 tygodnie, mam nadzieję, że pojawi się również podsumowanie ostatniego kwartału. Też spisywałam sobie filmy, jakie chcę nagrać i jestem podekscytowana, bo będzie dużo fajnych, ciekawych, mam nadzieję, również dla was filmów. Ale jeśli macie jakieś propozycje i chcielibyście coś u mnie zobaczyć, to oczywiście zostawcie tutaj na dole komentarz. Dajcie znać, co byście chcieli obejrzeć. Możecie też napisać do mnie na skrzynkę na Instagram, bo też sporo dziewczyn tam się odzywa i pisze do mnie, bo czasami nie zostawiacie komentarza tutaj i ja to absolutnie rozumiem. Nie zawsze chcemy zostawiać komentarz publicznie. Czasami fajniej jest napisać do osoby, która prowadzi kanał tak bardziej osobiście, prywatnie. Więc spoko, możecie pisać. Ja zawsze odpiszę i fajnie jest być z wami w kontakcie. Więc jeśli macie jakieś pomysły bądź propozycje, to oczywiście możecie pisać. Ale już teraz wam mówię, że no będzie się działo w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu i będzie, raczej to będzie taka kula śnieżna. Tak mi się wydaje i będzie tylko i wyłącznie coraz lepiej. W ogóle w zeszłym tygodniu miałam taki spadek formy, a no wczoraj, w sobotę, no było średnio ze mną, a powiem wam, że dzisiaj rano jak wstałam, to poczułam się o wiele lepiej i poczułam, że chce mi się rzeczywiście działać. Więc cieszę się bardzo, że to takie... Złe samopoczucie odeszło, wypiłam kawę, jestem szczęśliwa, pranie się robi. No, powiem wam, że zapowiada się całkiem fajnie i mam nadzieję, że nic mi nie wypadnie i będzie wszystko zgodnie z planem. Dajcie znać, jakie wy macie plany na wiosnę. Czy już sprzątacie, robicie wiosenne porządki, czy może odkładacie to dalej. Ja ostatnio sprzątałam w styczniu, ale stwierdziłam, że przydałoby się bardzo w marcu, tak na wiosnę również posprzątać, bo niestety no od czasu do czasu trzeba przejrzeć te wszystkie zapasy, trzeba zrobić porządki w szafie, no bo w końcu zbliżają się cieplejsze miesiące, więc wszystkie botki i takie cięższe buty pójdą do kartonów pod łóżko w moim przypadku, bo nie mam miejsca, gdzie to schować, ale będzie fajnie i tego wam również życzę, takiej produktywności, fajnego samopoczucia, dobrej energii, no i warto cieszyć się z takich małych rzeczy, bo zobaczcie, jak ja się cieszę na to, że będę sprzątać, bo wiecie dlaczego? Bo w trakcie będę słuchać audiobooka, a mam ochotę, bo ja was już kiedyś pytałam, w ogóle teraz się chyba rozgadam, mam ochotę w ogóle wykupić abonament na Legimi, chodzi mi to po głowie, żeby wypróbować, tam ostatnio sprawdzałam, jest 7 dni za darmo i chyba to w tym tygodniu również przetestuję, jeszcze myślę na tym, bo teraz jestem w trakcie słuchania dzieci z Dworca Zoo, ale tak szybko mi to idzie, że chyba za chwilę skończę, chociaż jest to ciężka przeprawa, ale bardzo szybko się tej książki słucha i człowiek chce słyszeć, jak ta historia się skończy, chce usłyszeć, jak historia się będzie kończyć, dobra, no, także... Tyle ode mnie w tym momencie. Za chwilę idę robić lunch.
Barbie się pogoda i kurier przyszedł. Oto i ona, paczuszka z kosmetykami. I robiłam zamówienie w Butcie, dlatego że najbardziej się tam opłacało zamawiać kosmetyki. Sprawdzałam Filunik, sprawdzałam Beauty Bay, Cult Beauty. I tutaj były jeszcze promocje, plus miałam jakiś kod rabatowy 10%, więc złożyłam zamówienie i oto są kosmetyki. Nie czekałam długo, bo zamawiałam chyba w czwartek, a dzisiaj jest poniedziałek, więc spoczko. I teraz zdałam sobie sprawę, że jest to moje pierwsze kosmetyczne zamówienie, moje pierwsze kosmetyczne zakupy w 2021 roku, więc naprawdę nieźle, bo mamy połowę marca, a ja dopiero teraz sięgnęłam po coś takiego bardzo kosmetycznego. No bo wcześniej chyba kupiłam jakiś balsam do ciała, a teraz będziemy mieli tutaj pielęgnację twarzy. No musiałam po te produkty sięgnąć, muszę do nich wrócić i kilka z nich uwielbiam i jak widzę, że się kończą, to dostaję palpitacji serca. Serca? Serca. Więc otwieramy paczuszkę i już wam pokazuję, co tutaj jest ciekawego. Oczywiście Madzia nie wzięła nożyczek, ale da radę. Damy radę. O. Proszę bardzo. Ej, wszystko dobrze zapakowane. I co tutaj mamy? Mam tutaj kosmetyk z Clinique, bo była promocja 3 za 2. Kupiłem 3 produkty z Clinique. Za 2 płaciliście, trzecie dostaliście gratis. I ja myślałam, że zamawiam żel do twarzy, ten, który mam u siebie, tylko po prostu ma chyba inne wieczko, inne opakowanie. No ja lubię bardzo to opakowanie z pompką, ale to chyba jest to samo, tak mi się wydaje, muszę sobie sprawdzić. Kurczę, nie przepadam za takimi opakowaniami, jeśli chodzi o żele do mycia twarzy, więc mały fail na samym początku. Ale tak, wzięłam żel do mycia twarzy z Clinique, bo on jest naprawdę dobry. Używam go wieczorem. Na dzień mam zamiar zacząć używać, już wam pokażę co to. A jest to nic innego jak mydło oliwne, Aleppo 16%. I jest to mydełko z firmy Organic. Ja bardzo lubię te mydełka, bo one są oczyszczające, pielęgnujące cerę, antybakteryjne. W tym momencie mam żel do mycia twarzy z Basic Lab i nie jestem z niego zadowolona. I bym nawet powiedziała, że widzę, jakby może nie tyle, że niszczy mi cerę, ale jakby nie domywało wszystkiego. Jest takie, nie pieni się za mocno, jest za bardzo żelowe i ciężko się rozprowadza, i ten efekt oczyszczenia nie jest taki, jaki chciałabym, aby był. Więc od rana będę sięgać po to mydło Aleppo. Ja jak z niego korzystałam, to zazwyczaj moja cera była taka ładna, była odświeżona, była czysta, wypielęgnowana. I dlatego też będę do niego wracać i tylko muszę zaznaczyć muszę zaznaczyć, że zazwyczaj miałam mydełko, które miało w składzie ten olejek między 13, 12% a 15, coś takiego. On był delikatniejszy. Tutaj mamy 16%. Mam nadzieję, że będzie działać, a wieczorem będę używać tego żelu, ale powiem wam, że no nie wiem, nie dopatrzyłam chyba. Szkoda, szkoda, ale jeśli już mówimy o produktach z Clinique, mój ulubiony tonik do twarzy, przeznaczony do skóry suchej, i to jest to jest tonik złuszczający do twarzy. I pamiętam, jak ja używałam tego produktu, to moja cera bardzo mi się odwdzięczała. Potem przyzwyczaiła się do niego i odstawiłam go. I chyba już kilka ładnych miesięcy, nawet chyba pół roku albo i rok, po niego nie sięgałam, więc stwierdziłam, że teraz jest odpowiedni czas, aby zacząć używać ten tonik. Tym bardziej, że toniki mi się kończą. Mam w tym momencie hydrolat różany, który jest spoko, ale jest za delikatny. On będzie idealny na rano, żeby odświeżyć tę buzię, żeby ją spryskać, żeby poczuć właśnie taką świeżość, czystość, ale na wieczór myślę, że ten peeling złuszczający będzie jak najbardziej trafiony, bo ja bym nie radziła go używać 2 razy dziennie, będzie za mocny, ale raz na dzień powinien się sprawdzić. I tutaj zobaczycie, co ja takiego mam. Są to produkty z firmy The Ordinary. I ostatnio, oglądając filmik u MAC,
chyba to był projekt Demko, powiedziała, że rozmawiała z panią z Douglasa i podobno mają wycofywać te peelingi kwasowe, które ja uwielbiam, dlatego też szukałam i długo szukałam strony, gdzie mogłam kupić więcej niż jedną sztukę tego produktu i znalazłam, budź się, można kupić więcej peelingów kwasowych z The Ordinary. To jest AHA 30% i BHA 2% peeling kwasowy, ten krwawy, czerwony, który ja kocham. Uwielbiam i jak tylko usłyszałam, że mają go wycofywać, to zaopatrzyłam się w kilka opakowań. Zobaczcie, tak on właśnie wygląda. Jest przegenialny i świetnie pielęgnuje buzię. Używać należy go raz w tygodniu, bo częściej stosowany peeling kwasowy mógłby podrażnić waszą skórę. Ja go nakładam na 10 minut zegarkiem w ręku, nie dłużej, bo nie chcę jej zaszkodzić, tylko tę twarz wypielęgnować, więc jak widzicie, trzy kosmetyki tego samego produktu, ale naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Nowości. Stwierdziłam, że coś przetestuję. Marka Revolution wypuściła kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy i ja skusiłam się na maskę charcoal z węglem aktywnym, tak mi się wydaje, czy maskę węglową. Bo kiedyś miałam maseczkę z Sephory i byłam z niej bardzo zadowolona. Była to maseczka oczyszczająca, która nie wysychała podczas jej noszenia, a cera była przepięknie wypielęgnowana, jednak w Anglii Sephory nie mamy. Dlatego też pomyślałam, że wypróbuję, bo może będzie to coś podobnego i też oczyści mi tę twarz, wypielęgnuje ją, pozbędę się wreszcie tych krostek i zanieczyszczeń. Więc będziemy testować, chyba wspólnie nawet. Może w kolejnym vlogu zobaczymy. Ale jestem bardzo ciekawa. Też nie kosztowała ten produkt dużo, bo był na przecenie. Chyba dałam za niego jakieś 5 funtów. Mam nadzieję, że się sprawdzi. I przy okazji wzięłam jeszcze krem do twarzy. Protecting Boost. Marcin chciał jakiś krem taki nawilżający do twarzy, więc stwierdziłam, że może wypróbować Revolution. Zobaczymy, jak się u niego sprawdzi. Jest przeznaczony dla skóry normalnej, skóry tłustej. Dla siebie kupiłam krem Origins Ginseng. Ja ten krem miałam kilka lat temu, byłam z niego bardzo zadowolona. A z racji tego, że w końcu będziemy mieli te cieplejsze miesiące, to krem Nafi jest za ciężki, za tłusty, za mocny do stosowania na dzień, dlatego też do mojej pielęgnacji porannej będę używać tego kremu. On też przepięknie pachnie i ma taką żelową konsystencję. Bardzo go lubiłam z tego czasu i mam nadzieję, że w tym roku również się ponownie w nim zakocham i będzie mi się super sprawdzał, więc krem z Origins Ginseng jak najbardziej na topie. I ostatnia rzecz to jest balsam do ciała, bo kończy mi się ten Soap and Glory, a ten mój ulubiony body milk, który przepięknie pachnie i ten zapach zostaje na skórze. On jest taki ciepły, no jak cudowne perfumy Mademoiselle, chyba z tymi perfumami właśnie Chanel mi się najbardziej kojarzy. Tutaj jest go 500 ml bodajże, tak, i zazwyczaj w Gucci ja dawałam za niego 10 funtów, a był na promocji za 6 funtów z groszami, więc musiałam go dorzucić do koszyka. I tak oto ten balsam ponownie u mnie w łazience zawita, ja go uwielbiam. Jeśli będziecie miały tylko okazję przetestować jakikolwiek produkt Soap and Glory, to polecam wam serdecznie ten balsam. Jest to mój ulubiony produkt z tej marki. Cudownie pachnie, genialnie nawilża skórę, ona jest taka błyszcząca, szybko również ją nawilża, więc nie macie uczucia takiej lepkości. Plus no, ten zapach utrzymuje się kilka ładnych godzin na skórze. No ja przepadłam, mamy tutaj pompkę. Jestem zauroczona, zakochana, zakochana, uwielbiam go. Nie wiem dlaczego tak język mi się plącze. Ale pudełeczko puste, takie moje małe zakupy kosmetyczne, z których się cieszę i mam nadzieję, że niektóre te kosmetyki wyprowadzą moją skórę na dobre tory. Jak widzicie, nie ma tutaj kosmetyków kolorowych, bo tego mam sporo. Ostatnio zrobiłam wam również przegląd moich kosmetyków kolorowych, więc mogliście zobaczyć, że rzeczywiście mam czego używać. Pokażę wam, co gotuję, a dzieje się. Na lunch kaszotto z pieczarkami, papryką, cebulą. Miałam paprykę, miałam pieczarki. Należało te warzywa już zużyć, więc idealnie.
Obok rozpuszcza mi się masło na chlebek bananowy, ponieważ mam bardzo dojrzałe banany, bardzo, bardzo dojrzałe i nie chcę ich wyrzucać. Chcę wszystko zużywać, więc idealnie akurat chlebek bananowy na kolację z kubkiem herbaty będzie idealny. I słucham dzieci z dworca Zoo. Oni rzeczywiście miały Oj, pas. Uczyło się. Oczywiście, że zmywarka musi mi przerywać, bo jakby było inaczej, ale tutaj macie lunch, kaszotto. I powiem wam, że nie wygląda tak dobrze, jak smakuje. Polecam wam serdecznie. Zdrowe, szybkie i smaczne. A tutaj już pieczę się chlebek bananowy. Mówiłam wam, że będzie dzisiaj kulinarnie i już zrobiłam lunch, zrobiłam chlebek bananowy, który mi się studzi. No niestety mam taki piekarnik, że albo go nie dopiekę, albo troszkę za mocno będzie wypieczony i dzisiaj poszło w tą drugą stronę, chociaż nie wiem, jeszcze go nie przekroiłam, więc nie mam pojęcia, jak będzie w środku. I znowu zmywarka, ale chciałam wam powiedzieć, że zabieram się za robienie obiadu, bo dzisiaj będą pulpeciki, będzie zupa koperkowa z pulpecikami i to jest przepis, który mi wysłała jedna z was już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, a ja nadal regularnie z niego korzystam, jest świetny, zupa jest przepyszna i serdecznie wam polecam, porzucę wam ten przepis, będzie w opisie na dole. Zachęcam do wypróbowania, bo naprawdę jest genialny, spokojnie wystarczy wam na dwa dni, jeśli wiadomo podwoicie porcję, ale albo i nawet na trzy dni wtedy. Jest to najpyszniejsza zupa z pulpecikami, jaką w życiu jadłam. Chociaż muszę przyznać, że nie jadłam ich za dużo i nie sądziłam, że takie połączenie zupy koperkowej i kotlecików będzie dobre, a jest przepyszne, więc jeszcze raz serdecznie wam polecam, a ja zabieram się do jej zrobienia i oczywiście w międzyczasie włączę sobie audiobook, bo jakby mogło być inaczej. I jeszcze, tak żeby było bardziej kulinarnie, będę wyciskać sok z pietruszki i jabłka, jabłek. Może nie jednego, nie jednej pietruszki, bo widzę, że tych jabłek jest dość sporo, a już leżą jakiś czas, więc to też mam zamiar dzisiaj zrobić, a z racji tego, że jest poniedziałek, to wejdźmy w ten tydzień bardzo dobrze, żeby było zdrowo i przyjemnie i żeby człowiek miał jeszcze więcej energii, a po takim koktajlu, po takim soczku z tyloma witaminami na pewno powinno być dobrze. Także ja nie gadam tyle. Nie wiem, co mi się dzisiaj naprawdę ten język plącza, tylko biorę się do pracy. Soczek z pietruszki i jabłka jest, będzie na dzisiaj i na jutro. I proszę, najlepsza zupa ever. Pachnie wybornie. A ja teraz zmywam makijaż i biorę się za nowy trening. Hej, to jest Marta, codziennie fit i witam was na treningu intervalowym HIIT, czyli wysoce intensywny trening intervalowy. Jak widać, odzywam się do was tuż po zakończeniu treningu i było nieźle, było mocno, 40 minut prawie trwał. Tak w sumie oprócz tego gadania to było z 35-33 minuty i spaliłam 280 kalorii, 276, coś koło tego, więc nie jest tak źle. W ogóle pot mi spływa po oczach, ale pominijmy to. Drugi tydzień za mną, teraz zaczynam trzeci tydzień. Całe wyzwanie trwa 4 tygodnie. Tak jak wam mówiłam wcześniej, chyba wspominałam, że jest 5 takich intensywniejszych treningów w ciągu tygodnia. Jeden trening to jest rozciąganie, taki dodatkowy 6. 7 dzień jest wolny, z czego ja bardzo się cieszę, bo niedziela jest wolna, więc niedziela jest takim dniem regeneracji.
I jest intensywnie. Ja sobie wzięłam ten zestaw dla zaawansowanych. Stwierdziłam, dlaczego nie? Po roku ćwiczeń spróbuję i na razie jakoś daję radę. Jeśli już jakiegoś ćwiczenia nie mogę wykonać, to robię lżejszą wersję, ale rzadko mi się to zdarza, z czego bardzo się cieszę, więc polecam. Polecam treningi z Martą, codziennie fit. Jeśli trenujecie, to koniecznie dajcie znać, co myślicie. Wiem, że Monika Kołakowska też dzisiaj zaczęła nowe wyzwanie, ale najpierw skończę wyzwanie fit wiosna i może w kwietniu wrócę do Moniki Kołakowskiej. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A ja teraz lecę się kąpać. Tak. Najwyższa pora. To co? Żegnamy się. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że troszeczkę zaraziłam Was tą pozytywną energią. Ja jestem z tego dnia zadowolona i usatysfakcjonowana. Sporo się działo i było kulinarnie, jest potrenowane i poplanowane i jeszcze paczuszka była, więc jak najbardziej to był dobry dzień. I liczę na to, że ten cały tydzień będzie udany i Wam również tego życzę, aby był produktywny, udany, żebyście wszystko sobie ogarnęły, ogarnęli to, co zaplanujecie. A ja już nie przedłużam, miał być jednodniowy vlog, to niech będzie jednodniowy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w moim kolejnym filmie już niedługo na moim kanale. Na razie, pa, 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 pa!